I tutaj ja ci teraz ustawię trochę życie tym podcastem, bo też ci zrobię taki... Ja mam tu listę wymienioną, tylko nie widać, znaczy ja nie mogę pokazać. Dobrze. I będzie lista, będziemy, co będziemy robić. Będziemy zabierać ten sprzęt ze sobą na wyjazdy, na wyprawy. Cały ten sprzęt. Cały ten sprzęt. Bez stołu, no już trudno, zrobimy, usiądziemy co najwyżej no, na trawie. Lampy... Zastanowię się, czy je brać. Druga sytuacja, jaka będzie się tutaj działa, przy tym stole. Testy. To będą testy sprzętu wędkarskiego. Ale to nie będą sprzęty tylko na przykład muchowe. A ty już wiesz tak, jakie. Ja zdradzę. Michał, ale muchy ci latają przy tej brodzie. One tu mieszkają. A one mieszkają tam, okej, dobrze. No dobra, to już nic nie mówię. No więc to będą sprzęty... Chyba, żebyś słyszał takie... No właśnie tak coś przeleciało. I to będą sprzęty wędkarstwa każdego. Każdego. Czyli różne kategorie wędkarstwa zaczepimy. Tak, różnie. Dobrze. Zaczepimy wszystkie po prostu. Ogólnie czyli chcesz mnie wyrwać z tej muchówki. Ja chcę cię, no tak, chcę cię wyrwać pokazać z tej nostalgii, świat. Z tego machania tą linką w powietrzu, dobrze, odgarniania dobrze, tych dobrze, much, dobrze. Wiesz. No, bo bez sensu to jest. Byś ze spławikiem usiadł, wiesz. Siedział nie, pod karpiologiem byś poleciał. O, karpiologa, ja bym go tu zaprosił. To oficjalne już? To już oficjalne zaproszenie na wejście. Pierwszy gość, karpiolog. No, ale to nam czy jemu? Bo jeszcze nie wiadomo, czy przyjdzie. Na pewno się jemu trafiło. No, nie ma tutaj co gadać. No, to, że nam się trafiło, że go poznaliśmy, no, to był totalny przypadek. No. Jakoś tak wyszło, nie? Ale bardzo go lubię. Ja też, spoko. No, oczywiście fajnie, że pojechaliśmy na ten wyjazd 2 lata temu już. Który on zapraszał. Na który on zapraszał i do tej pory się nie udało, także mam nadzieję, że mnie słyszysz. Słyszę. No i tak, i następne to są, wiadomo, w plenerze będziemy nagrywać. A goście? Zaraz. Poczekaj, już jeden jest w sumie. Jeden już jest. Więc będziemy nagrywać w plenerze, ale też... Będziemy nagrywać w kamperku, bo nie zawsze pogoda może pozwolić, a w sumie też często się nim jeździ. Tam można sobie spokojnie usiąść, wziąć mikrofon do dłoni, zrobić sobie kawkę, pogadać. O niczym. Dokładnie, o niczym, wiadomo. Dobrze. Ten podcast będzie... No my za dużo takich wszystkim. Mądrych rzeczy to nie... Będziemy również rozmawiać o rybach, czyli o tym, co ryba robi w wodzie, w ogóle skąd ona się tam wzięła. To jest pytanie, no właśnie, wiesz skąd no, się ale ona poczekaj. Mówisz, nie. Ja nic nie wiem. Czy wiesz skąd łowienia, się ryba? Że nie łowię, że nie umiem. Ja nie... Że nie... No jak nie? To ty to powiedziałeś. Nie, skąd się ryba wzięła w wodzie, wiesz? No tam się życie chyba tak, nie? Zaczęło. Ale się, ryba. A ona jedna. No tak. Ta jedna, no, ta pierwsza. Musiała być przecież pierwsza. No tak przyszła. Chyba przypłynęła. Tak. Nie, ona wtedy przyszła. Oj, chyba trzeba będzie zaprosić kogoś, kto nam o tym opowie. Myślę, więc że to jest następny temat, który mam na tej kartce. Jakiś ichtiolog. Tak, dokładnie, no. Znajdziemy, który. Kilku mam w głowie. Piotr Piskorski, proszę bardzo. O! No. Piotr na pewno wie, co ryba i skąd się wzięła w wodzie. Która była pierwsza. No. Bo to mnie interesuje, co czyli mnie tak jajko tam... z kurą, to tak też... No, dokładnie, wiesz, no. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Jesiotr tak wygląda na takiego... Na kurę? Nie, na takiego oldschoolowego, wiesz, że on już tam trochę czasu myślisz, spędził. Że widział nie? go Piotrek no. kiedyś? Piotrek Jesiotra, czy no. Jesiotr Piotrka? No, Jesiotr Piotrka, czy widział kiedyś? No, jakiś widział. Okej. No, więc Piotrek. No, co jeszcze? Myślę, że trzeba będzie, pogadamy o tym sprzęcie wędkarskim. Nie będziemy mówić na co łowić, ale Łukasz Myśliwiec ma taką wiedzę. Paweł Karwowski to już ma taką wiedzę. To już oni mają taką wiedzę. Powoli. Przecież co tu, wszystkich naraz? Wszystkich naraz weźmiemy, no. I będziemy tak tutaj gadać i nie włączymy nagrywania. No, więc no, to jest ten podcast, który właśnie się zaczyna. Ale przygoda, Krzysztof. No, kolejna przygoda. Zebrałeś mnie do lasu 6 lat temu, żeby się przejść i no. co? Gadam no do jakiegoś i wylądowałeś przy stole, widzisz? A mogłeś w tym lesie zostać. No, więc będzie to... No, będzie luźny podcast. Nie będziemy poruszać bardzo ważnych tematów. Oczywiście wiadomo, że będziemy. Będą newsy ze świata wędkarstwa. O! O! Takie, zapomniałem takie tak zwane dramy. Czyli taka, tak, to się będzie, nazywa jakoś w necie, komentarnia? Jest coś takiego? Coś jest, coś no. Jest. Będziemy komentować dramy powstałe w necie. O nie, to no. Tak no, dziwnie no. się z tym czuć będę. No, ja też. Ale co, będziesz ten śledził, co tam się dzieje i tak potem... No mam nadzieję, że mi będą podsyłać. I właśnie, i będą podsyłać jeszcze, pytania. Mam nadzieję, pytania od słuchaczy no to dobre, będą. To dobre. Tak, to i dobre. Pytania od słuchaczy. No. No, no, no dobrze to wymyśliłeś, kurde, no. Chyba przemyślałeś, co? No i znowu, telefon mi dzwoni, dobra, wychodzę, koniec.